Przeciętny kibic patrząc przed tym meczem na pojedynek trzeciej drużyny poprzedniego sezonu i zdobywcy Pucharu Polski mocno zastanawiałby się co się stało, że te drużyny są tak nisko w tabeli. Drugi kibic z kolei patrząc na ta, tabelę był pewien przed tym meczem, że będzie to mecz walki, że obydwie drużyny są wygłodniałe i tak w istocie było. Dużo dzisiaj fauli i żółtych kartek i chyba obydwie drużyny chciały wywieźć komplet punktów stąd. Zgadza się, było widać bardzo dużo determinacji po dwóch stronach i na pewno my, jak i Piast, byliśmy bardzo zdeterminowani, żeby dzisiaj wygrać ten mecz. Byliśmy bardziej skuteczni i jakby to zdecydowało o wyniku dzisiejszego spotkania. Powiedziałeś o lepszej skuteczności. Ja wrócę na chwilę do defensywy. Przed tą naszą rozmową też miałeś w kana plus i redaktor tej stacji poprosił mnie o namierzenie Karola Niemczykiego bohatera tego meczu. Ty czujesz się bohaterem? Czy powiesz skromnie, że to była robota całej drużyny? Nie, zawsze, zawsze wygrywamy i przegrywamy razem, także według mnie chłopaki tak samo zaprezentowali się z bardzo dobrej strony. Było wiele sytuacji stykowych, gdzie, gdzie bez ich pomocy na pewno nie dam mu sobie rady. Ale było też parę sytuacji, w których, w których pomogłem i, i wiem, że jest to bardzo ważne zwycięstwo i tak samo czyste konto dla całej drużyny, co spowoduje, że będziemy mieli więcej pewności siebie przed, przed następnym spotkaniem. Czuję, że szczególnie w tej drugiej połowie miałeś całe mnóstwo roboty, bo też kibice to odnotowali, że w drugiej połowie to był taki Karol, którego oni chcieliby oglądać we wszystkich meczach, które przed nami. Tak, było, było trochę sytuacji. Mam nadzieję, że następne będą trochę łatwiejsze, że nie będzie aż tyle tych sytuacji i będziemy je wygrywać trochę szybciej. Cieszy komplet punktów, ale też cieszy to czyste konto i co najważniejsze, brak straconej bramki po stałym fragmencie gry, bo to były takie dwie zmory, a wiemy też, że Piast nie najgorzej wykonuje te stałe fragmenty gry, więc taka sytuacja, czyste konto, ale też po, dobrych, po obronionych, mocnych atutach Piasta. Tak, na pewno wyciągnęliśmy wnioski po ostatnich meczach. Dużo pracowaliśmy na treningach, żeby to zmienić i jak widać wyszło to dzisiaj bardzo dobrze. A jak Ty odniesiesz się do tej pracy na treningach, bo za to był trochę szalony tydzień, większość czasu spędziłeś na zgrupowaniu reprezentacji młodzieżowej. Wczoraj to chyba Lukas był bliżej tej bluzy z numerem jeden, natomiast trener nam powiedział na konferencji prasowej, że w dniu dzisiejszym drobna kontuzja, choroba Lukasa i Ty trochę zaskoczony. Łatwiej przygotować się do meczu, jak wiesz wcześniej, że zagrasz, czy może właśnie to dzisiaj pomogło, że tak trochę z zaskoczenia wystąpiłeś? Dla mnie nie ma to większej różnicy, ja jestem cały czas gotowy na to, żeby, żeby wyjść w pierwszym składzie i, i pomóc drużynie jak tylko mogę i taka była decyzja trenera i ten naprawdę trzeba ją uszanować. Wydaje mi się, że zagraliśmy dzisiaj dobre spotkanie, także, także nie ma już o czym mówić. A czujesz trochę, że ten wspomniany już przeze mnie Lukas trochę odczarował tą serię i bramkę Krakowi, że za Krakowią było ostatnio wiele tych spotkań ze straconą bramką, zagrał Lukas w finale w Superpucharze Polski na zero i, i dzisiaj też już łatwiej, może psychicznie twoim kolegom z obrony było, jak już wiedzieli, że można zagrać na zero z tyłu? Na pewno chwał chłopakom za to, że, że wygrali w Warszawie i wywieźli, wrócili do domu super pucharem i tak samo Łukasz w zeszłym sezonie bardzo pomógł Krakowi w zdobyciu, w zdobyciu pucharu Polski. Czy to miało jakieś znaczenie ciężko mi powiedzieć, natomiast na pewno dwa czyste kąty z rzędu jest to, jest to dla do nas dobry znak i musimy iść tą drogą. To powiedz mi tylko na koniec, czujesz, że już coraz lepiej dogadujecie się z tymi partnerami z obrony, bo był taki okres, że praktycznie każdy dziennikarz sportowy w Polsce żył tym, jak, jak radzi sobie obrona Krakowi, że jest wiele roszad w składzie, a teraz krystalizuje się ten przód, dzisiaj wiadomo, że Patryk Zaucha, natomiast ta, ta linia stoperów, czy trójka z dwójki stoperów jest w miarę już wykrystalizowana. No tak, na pewno z każdym meczem będzie to wyglądało coraz lepiej. Tak samo wiele kontuzji w ostatnim okresie sprawiło, że ten skład mocno się zmienił. Natomiast wydaje mi się, że z meczu na mecz, z treningu na trening, będzie to wyglądało coraz lepiej i cała nasza drużyna będzie, będzie bardziej zgrana i każdy będzie wiedział, co musi robić na boisku w danym momencie.